chwileczkę będziemy tutaj świadkami największego szlagieru, turnieju pucharu, pojedynku Papa z Pietrzykowskim, na którego już publiczność czeka. Publiczność, która w komplecie nabiła falę gwardii, ze zdenerwowaniem oczekuje tej walki. Patrzymy skupieni na sali jeszcze ogromnie gwar, a walka już rozpoczyna się. Właściwie jeszcze walki nie ma. Czaruje jak zwykle Papa. Niski, o wiele niższy od naszego pięściarza. No ciekawostką jest to, że obydwaj walczą z odwrotnych pozycji. Pap sięga mniej więcej do ramy, gdzieś tam powiedzmy w okolicy ucha Pietrzykowskiemu. To po prostu jest dużo, dużo wyższy, poza tym idzie bardziej wyprostowany, natomiast Pap jest bardziej pochylony. No Pap w dalszym ciągu czaruje, udawał, że tutaj zada się mu serię. Poszedł do przodu, szybko cofnął się, próbując wciągnąć za sobą Pietrzykowskiego. Pietrzykowski no wykonał takie ruchy, jak gdyby chciał pójść za nim, ale w ostatnim momencie wstrzymał się i wyciągnięta już ręka Papa nie doszła celu. Prawy sierpowy Papa jest celny. Pietrzykowski walczy na pewno bardzo ostrożnie. Jest na pewno niezwykle w tej chwili poddenerwowany, ale stara się być również opanowany. Widzimy to z jego zachowania. Olbrzymie Jupitery, światła, które w tej chwili padają na ring, oświetlają tak mocno sylwetki zawodników, że co chwilę widzę tutaj kilka razy twarzą odwróci się do nas Pietrzykowski, jego oczy. Widzę tutaj duże białka, mocno wpaczone uparcie przeciwnika. Tu bardzo silny sierpowy Papa odrzucił w narożnik neutralny Pietrzykowskiego, popróbnił cios na szczękę, wrzuca Pietrzykowskiego na deski. Jest liczony Pietrzykowski, stoi, przyjmuje pozycję, ale i cios jeden i drugi był bardzo silny. Otrzymuje jednakże Pap ostrzeżenie od sędziego Łaukedrej od razu za to, że uderzył otwartą rękawicą. W każdym razie wierzcie mi, że mi tu co chwilę język, jak się to mówi, gdzieś tam więźnie w gardle z tej olbrzymiej emocji. No zdawało się, że ładna lewa kontra Pietrzykowskiego powali, a w każdym razie zmusi do respektu Papa. No wrażenie to jako szybko przeminęło. Pap doskoczył, jak słyszeliście, do Pietrzykowskiego i sierpami tutaj rzucił go w narożnik, poprawka lewym sierpem i znalazł się nasz zawodnik na deskach. Gong, koniec pierwszego starcia. Oczywiście publiczność teraz jest bardziej zdenerwowana i o wiele bardziej tutaj gorąco dyskutuje, aniżeli w wszystkich poprzednich walkach. Uśmiechają się do siebie ludzie, ale to wszyscy poddenerwowani, patrzę nawet na ławki prasowe i widzę, że i tam koledzy jakoś w tej chwili nie debatują. Już wyskoczyli znowuż do drugiego starcia, od razu Pap idzie lewym sierpem, poprawka prawym, na korpus dochodzi. Prawy na sierpowy na szczękę Pietrzykowskiego również doszedł, atakował znowu z pasją. Pap Pietrzykowski jakoś troszeczkę za nim, ucznie broni się, nie zdąży wyskoczyć jego prawa, nie zdąży powstrzymać. Węgra, a Węgier skacze. I ten silny prawy sierp Węgra dochodzi do szczęki Pieczykowskiego. No co tu dużo mówić, musi bić w górę, bardzo wysoko, silna wymiana ciosów, przytarł Pieczykowskiego nim, ale Pieczykowski rewanżuje się silnymi ciosami, idzie za Papem, Pap bije, przenieśli się teraz obydwaj zawodniki na środek ringu. Skończyła się wymiana ciosów. Teraz to może już Pap odbywa bardzo silny skok od Pietrzykowskiego. Szczęka wylatuje z ust Papa. Pap jest oszołomiony, chwyta się za głowę. Sędzia liczy do 8. Pietrzykowski zdenerwowany straszy na sędziego. Ale atakuje w dalszym ciągu Pap. Uśmiecha się, ale jest to jednocześnie jakiś bardzo bolesny uśmiech.
człowieka, którego zekronizują. Patrząc na tą złamaną potęgę pana, dwukrotnego mistrza olimpijskiego, mistrza Europy i ośmiokrotnego mistrza tego kraju, żal mi niezmiernie tego zawodnika.